Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco, prosto z Muzeum Powstania Warszawskiego i zapraszam na kolejne wyjątkowe spotkanie w ramach projektu Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to jest akcja zorganizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, której celem jest pokazanie powstańców warszawskich z zupełnie innej perspektywy, z takiej, z której ich nie znamy, ale znają ich bliscy, wnukowie, dzieci. Opowiadamy o powstańcach warszawskich właśnie jako o dziadkach, jako o matkach, ojcach. Sprawdzamy, jacy byli w tym codziennym, takim bliskim życiu. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i dzisiaj mam ogromną przyjemność porozmawiać w projekcie Korzenie Pamięci z piękną kobietą w różnych odsłonach, i tej wewnętrznej, i tej wokalnej, i tej zewnętrznej, niezwykle wrażliwa, utalentowana artystka Aga Zarian. Dzień dobry. Dzień dobry, ojej, witaj, zawstydzające są te komplementy, bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Miałyśmy okazję rozmawiać artystycznie, muzycznie jakiś czas temu. Dzisiaj po raz pierwszy porozmawiamy nie jako dziennikarka z artystką, tylko jako człowiek z wnuczką dziadka powstańca, Jan Zarański, pseudonim Zaza, to jest Twój dziadek. Cześć, wnuczko. Cześć. No i jaki był ten dziadek? Cudowny. Był cudowny. Umarł, kiedy miałam 9 lat, więc już mam sporo wspomnień. Był takim bardzo dobrym człowiekiem. Jak go pamiętam, już był chory na astmę, więc nie był tak aktywny, kiedy byłam dzieckiem. To był człowiek, który niesamowicie kochał Polskę. Był patriotą w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Był niezwykle przejęty tym wszystkim, co się działo w Polsce i dużo o tym rozmawiał. W ogóle bardzo ważna dla niego była przyszłość Polski, to co się będzie działo. No, umarł w 1985 roku, więc to były ostatnie podrygi PRL-u, komuny i tak dalej. Zawsze zaangażowany niesamowicie w sprawy polskie. Zastanawiam się, czy to nie jest pierwsza rzecz, którą masz od niego, bo ty też jesteś taką osobą nieobojętną. On chyba był bardzo nieobojętny i ty też jesteś taka. Tak, ja myślę, że on na pewno taką osobą był. Tak też wychował moją mamę, a moja mama mnie. I rzeczywiście można powiedzieć, że taka moja postawa, no aktywna postawa, tak, dotyka mnie zawsze to, co się dzieje w Polsce. Tak było w 1989 roku, jak byłam nastolatką, były pierwsze wolne wybory, też byłam bardzo zaangażowana. 4 czerwca pamiętam bardzo dobrze, a przecież co ja mogłam wtedy wiedzieć o życiu? No miałam tam raptem kilkanaście lat, ale tak, rzeczywiście on spędził kilka lat w więzieniu stalinowskim, po wyjściu dalej był aktywny, był opozycjonistą, był zaangażowany w sprawy Polski na arenie międzynarodowej, był w powstaniu, a mimo to był za pojednaniem polsko-niemieckim, taka bardzo, myślę, piękna postawa i no, nie tak częsta, więc rzeczywiście ja jestem osobą, która jest za takim kosmopolitycznym podejściem, spojrzeniem na Polskę w kontekście właśnie Europy całej i mimo tego, że jestem estradową artystką, to nie jestem skupiona tylko na tym, co robię zawodowo, tylko też jakby martwię się o Polskę w kontekście takiej historii, no, prosto. Masz takie poczucie, że w jakiś sposób dziadek cię tego nauczył, to znaczy, że on w domu mówił. Miałaś 9 lat, kiedy odszedł, ale to, tak jak wspomniałaś, to już się pamięta różne rzeczy. Czy on mówił o patriotyzmie, on mówił o powstaniu w kontekście takim patriotycznym, zaangażowania, walki o wolność, o wolności? Czy w ogóle to były rozmowy z dziadkiem, czy zupełnie inne, bo to jednak dziecko? Nie. No dziadek zostawił po sobie takie niedługie, ale bardzo wzruszające wspomnienia. Tam pisze o powstaniu warszawskim i o tym czytałam już później, jak już byłam dorosła, kiedy dziadka już nie było. I rzeczywiście takie mam wspomnienia, że o tym powstaniu się nie mówiło ani w domu dziadka, czyli ojca mojej mamy, ani w domu drugich dziadków, tam babcia była w powstaniu, czyli matka mojego ojca. Ani w jednym, ani w drugim domu nie mówiło się o powstaniu warszawskim jako o jakimś wydarzeniu
nadzwyczajnym w tym sensie, że ich udział w tym powstaniu nie był przez nich nigdy uważany za coś nadzwyczajnego, tylko za coś najbardziej naturalnego na świecie. No po prostu w Powstaniu Warszawskim się brało udział, dlatego że w tym powstaniu brali udział koledzy z kamienicy, koleżanki. One szły do powstania, wszyscy byli wściekli, wszyscy mieli dość, tak? Byliśmy już tyle lat okupowani, że to była potrzeba serca i zawsze to było w oderwaniu się, mówiło o powstaniu, od spraw politycznych, decyzji, tego, czy to miało sens, czy nie miało. Tak się, o tym się nie mówiło. W oderwaniu, nie mówiło się o tym. Ja tego w każdym razie tak nie zapamiętałam. Teraz łatwiej jest o tym wszystkim mówić dziesiątki lat po i analizować. Wtedy to była ich młodość, ich codzienność i oni po prostu, to był bunt, to było wychodzenie na ulicę, tak jak teraz ludzie wychodzą też na ulicę w innych sprawach, tak mając dość pewnych sytuacji. Tutaj był okupant i tutaj była kwestia przyszłości, dosłownie no przyszłości jakby kraju, w którym oni żyli jako młodzi ludzie i po prostu to było powiedzenie mamy dość i oni wychodzili na ulicę. Tam nie było żadnej kalkulacji. Tam nie było żadnego zastanawiania się, tak? Czy wyjdę i urwie mi nogę i już po prostu nie wrócę, czy po prostu uda nam się wyzwolić. No po prostu on to nazywał potrzebą serca, potrzebą taką emocjonalną, więc zero kalkulacji, tylko takie czyste uczucia. Taki protest. I ja rzeczywiście mam sobie też taki protest, też taką niezgodę. To samo miała moja mama, która... My wróciliśmy do Polski, jak tylko mogliśmy. Stan wojenny nas zastał za granicą. Moi rodzice byli młodzi, mogli zostać w Anglii. Wrócili w 1983 roku, bo byli bardzo przyjęci tym, co się tutaj dzieje. I chcieli być aktywni, chcieli brać udział w tych przemianach. Mhm. Mój dziadek też, jak tylko z tego powstania wyszedł, to no, chciał zacząć, on był prawnikiem, był dziennikarzem, no, chciał zacząć jakoś zawodowo działać. Został zamknięty na Rakowieckiej w więzieniu w 1946 roku na 4 lata, posądzony o współpracę z gestapo i tak dalej, potem uniewinniony po latach i tak dalej, ale wyszedł na początku lat 50. i właśnie chociażby z profesorem Bartoszewskim działali w tym pojednaniu polsko-niemieckim, miał przyjaciół w latach 50. Niemców, a prawie zginął z rąk Niemca. Miał w łokciu, pamiętam, w przedramieniu ułamek kuli, po prostu pocisku, tak? Nazywał to taką pamiątką z powstania. On był ranny już w pierwszych dniach i może dzięki temu też przeżył to powstanie, tego nie wiemy. No w każdym razie tak, myślę, że ta postawa to jest dzieło dziadka. Rodzinne, od tak? dziadka. Wspomniałaś też babcię, Maria Hanna Krotochwil, pseudonim Hanka. Czy ona też, ona była w powstaniu sanitariuszką? Tak, sanitariuszką i łączniczką. I tak, ona była. Z nią mniej rozmawiałam na temat powstania. Później zresztą została pediatrą, więc też no, chciała pomagać. Myślę, że to bycie sanitariuszką, łączniczką, to gdzieś tam później zostało w niej też pomaganie innym. Ona przeżyła taką niesamowitą historię, bo tak jak o dziadku ci wspominałam, no to on ranny w tym powstaniu dosyć szybko się wycofał, na Czerniakowie walczył i jego przyjaciel najlepszy zginął w tym powstaniu. To jest taka jeszcze historia o dziadku, wiesz, wspomnę, wzruszająca, którą sobie teraz przypomniałam, że dziadek szedł z przyjacielem do powstania i powiedzieli, słuchaj, jeżeli któryś z nas zginie, a będziemy mieli syna, to niech ten syn ma na imię tak jak ty. No i ten jego przyjaciel zginął. Ten jego przyjaciel zginął w tym powstaniu i dziadek, i to jest jeszcze taka jakby dalsza historia, niezwykle smutna tak naprawdę. Mój dziadek miał 3 córki, ale miał też syna, ale ten syn umarł po kilku dniach. Żył kilka dni tylko i miał na imię tak jak ten jego najlepszy przyjaciel. Więc to była taka jeszcze właśnie historia dziadka, którą sobie teraz przypomniałam. A babcia opowiada mi jedną historię, która jest taka właśnie, może ten hart ducha, który mam nadzieję, że w sobie gdzieś tam mam, to mam trochę po niej. Ona w pław przepłynęła z meldunkami Wisłę. I to mi opowiadała. Gdzieś tam na wysokości Pragi
wskoczyła po prostu do wody i w tych wirach, no Wisłę znamy wszyscy dobrze i jak ja zawsze jak przejeżdżam przez jakiś most i patrzę na Wisłę, to gdzieś tam bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często myślę o tej mojej babci, jak ona dała radę, po prostu dziewczyna, no wiadomo z czym to się wiązało, nie tylko to, że mogła utonąć, ale też mogła zostać po prostu zastrzelona, zauważona. I z tymi meldunkami przepłynęła, więc tak, to byli dzielni ludzie, ale też zawsze w jakiś taki naturalny sposób o tym mówiła. No, że... Ale ona ci o tym opowiadała, czy to była taka historia powtarzana w domu, czy ona ci opowiadała właśnie? To była historia powtarzana, ona o powstaniu w ogóle mniej mówiła. Bardziej o tym powstaniu i w ogóle te takie wspomnienia to dziadek kultywował. Babcia, no właśnie nie wiem w sumie dlaczego, jakoś mniej o tym było, chociaż były wspomnienia koleżanek, które straciła. Oczywiście, że tak, no bo to te pierwsze przyjaźnie, ten udział w powstaniu niezwykle ludzi łączył, więc też oczywiście były dziewczyny, które tego powstania nie przeżyły, no im się na szczęście udało. Wyobrażam sobie teraz to przepływanie Wisły, to robi wrażenie, naprawdę. To tak. Działa na wyobraźnię ogromnie. Działa i jaka odwaga. No nie wiem, czy ja bym się coś takiego zdecydowała. To wróćmy do dziadka w takim razie. Zastanawiam się do dziadka Jana. Jak do niego mówiłaś jako wnuczka? Miałaś jakieś powiedzenie do dziadka? Dziadek Jaś. Zresztą tak na imię ma mój syn. Ja to też mam Jasia. Mój pierworodny syn jest Jasiem. Dziadek Jaś. Tak, dziadek Jaś, który no naprawdę, on był tak zaangażowany w sprawy polskie. Pamiętam, że pisał do Urbana jakieś listy na maszynie do pisania. Tam cały czas aktywny był niezwykle. Strasznie żałuję, że nie dożył tego 89 roku. Bo już się wszystko szykowało właściwie na to, że ta komuna w końcu padnie. On całe życie na to czekał. Całe życie na to czekał, żeby się to skończyło. Tak, to takie pokolenie, które w taki piękny sposób kochało Polskę i ten patriotyzm taki właśnie nienachalny, niepompatyczny, tylko taki płynący z głębi serca. No myślę, że to jest najpiękniejszy sposób, żeby następne pokolenia się czuły związane z miejscem, w którym się wychowały, z miejscem, w którym się urodziły. A co to znaczy, że umiera piękna? No właśnie, ten tytuł to... No on jest na wielu poziomach, to piękno umierało. Co prawda jest niedokonany czas, no bo nie umarło, bo część ludzi na szczęście przeżyła, bo miasto oczywiście w 85% zdaje się procentach zburzone, ale jakieś kilka kamienic zostało, no zrównane niemalże z ziemią, ale nie do końca. No bo właśnie i dorobek architektury, i kultury, i właśnie te potworne spustoszenia w ludziach, którzy byli tu cywilami, czy walczyli. To wszystko piękne, które odchodziło przez wojnę, przez powstanie. To był taki pamiętam, że kiedy nagrywałam tutaj tę płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach tych ich dorocznych płyt, była chwila dyskusji na temat tego tytułu, że jest taki smutny. No i właśnie wtedy powiedziałam, słuchajcie, no bo to powstanie się wydarzyło, ja wspominam tych wszystkich uczestników powstania tym albumem, żeby nie zapomnieć o tej historii, żeby czcić jakby pamięć o tych wszystkich osobach, nie tylko z AK i walczących w powstaniu, ale też po prostu mieszkańcach Warszawy, ludności, która się tutaj znalazła, chcąc, nie chcąc. Należy o tym mówić, ale no musimy też spojrzeć realnie, czym było to powstanie, tak? To było jednak piekło na ziemi, no. I czytamy, prawda, pamiętniki Mirona Białoszewskiego i tak dalej i no nie możemy tego wybielać. Co prawda okładka jest biała, są zdjęcia, piękne zdjęcia tutaj ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, które zostały mi użyczone na poczet tego albumu, na potrzeby tej płyty. Są te pięknie uczesane dziewczyny w sukienkach. Nie wiem, to jest coś, co do dzisiaj mnie właśnie to, że ci ludzie tą godność mieli w taką w sobie niezwykłą.
Elegancja też pewnie, prawda? Elegancja, godność, tak, ale, no, ale to był strasznie ciężki czas dla nich, więc wspominamy ich, ale, ale no właśnie niestety piękno w dużej mierze umarło w trakcie tych 63 dni. To jest Umiera piękno, to jest tytuł twojej płyty, pierwszy w języku polskim. Zastanawiam się, czy dziadkowi by się podobała, czy on lubił muzykę. Wiesz co, tak, byli muzykalni. Dziadek miał tak donośny głos i tak mocny głos, że nawet namawiali go, żeby do jakiegoś chóru wstąpił. Zresztą śpiewał, ja pamiętam, że śpiewał takim tubalnym głosem. No ale on był, tak jak wspomniałam, prawnikiem, dziennikarzem i nigdy nie do chóru, śpiewał w domu, tak, śpiewał w domu dla przyjemności. A co śpiewał? Pamiętasz jakieś piosenki, które śpiewał? Nie, nie, ale na pewno nie były to piosenki wojenne, w każdym razie sobie tego nie przypominam. Nie, nie, ale tak, no, miał mocny głos, a moja babcia, czy ona była muzykalna? Chyba nie jakoś wyjątkowo, no bardziej tutaj ojciec mój, ja mam geny po ojcu, czyli to był jej syn, tak. Ale z tym dziadkiem śpiewającym głosem tubalnym, to mówisz, że tobie śpiewał kołysanki na dobranoc, czy raczej bardziej ci czytał, nie, coś opowiadał, nie. Czy jakby on był ci tubalnym, w ogóle, to byś mi zasnęła? On był strasznie w ogóle gadatliwą osobą, to też chyba mam po nim, gaduła. Dusza towarzystwa, dowcipniś, kochał grać w brydża, tam ciągle otwarty dom z moją babcią, po prostu ciągle jacyś ludzie przychodzili i właśnie ten brydż i rozmowy do nocy. I on był głośny, to był głośny człowiek, mówił głośno, śpiewał głośno, ale nie pamiętam, nie, on był też bardzo taki w swoim świecie, więc ja pamiętam, że był bardzo kochanym dziadkiem, ale on głównie się zajmował swoimi sprawami, właśnie albo na tej maszynie do pisania pisał, on też tłumaczem był, więc tłumaczył. Erudyta. Tak, tak. No, on znał chyba 6 języków, zdaje się, że włoskiego się nauczył w tym więzieniu. No, to on nie marnował czasu. Tak, w tym więzieniu zdaje się, że włoskiego kilka języków znał. Niemiecki też bardzo dobrze, więc tłumaczył. No tak, tak, to taka naprawdę duża towarzystwa i dużo, i też międzynarodowe towarzystwo, właśnie te przyjaźnie z Niemcami, rodzinami niemieckimi, które nam jakieś paczki w komunie wysyłały, jakieś buty narciarskie, narty, jak u nas nic nie było, pamiętam. No ale ty też jesteś osobą, której życie właściwie łączy się nie tylko z Polską, tak, tylko również z różnymi podróżami zagranicznymi. To też się wiąże trochę z dziadkiem? To też z tego wynika, że on był taki międzynarodowo otwarty? Na pewno jakaś taka otwartość, tak, przy okazji, ale otwartość, a przy okazji jakaś taka ogromna miłość do Polski, no bo myślę, że mój dziadek też jakby mógł gdzieś spróbować szczęścia indziej, tak, znając języki, no będąc wykształconym, mógł coś próbować, tak, jakoś, mając te kontakty zagraniczne, to w ogóle nie było brane pod uwagę. Znaczy to była taka naturalna jakaś chęć pozostania tutaj w Polsce i angażowania się w to, żeby po prostu coś się zmieniło na lepsze. Mhm. Niezwykle takie pokolenie siłaczy takich. Naprawdę, pokolenie siłaczy, ludzi naprawdę niezłomnych, naprawdę z takim kręgosłupem moralnym. No właśnie, no to pokolenie już, jak wiemy, no odchodzi, tak? Została garstka już powstańców i z roku na rok jest ich coraz mniej. Bardzo to jest smutne, bo oni, jest takie pokolenie nie do zastąpienia i też autorytety, które odchodzą wraz z tym pokoleniem. Coś się rzeczywiście kończy. Myślę, że można łapać tę pamięć i to jest cenne, że możemy porozmawiać, tak, też o twojej perspektywie, jak dziadka wspominasz. No właśnie, czy on był, mówisz, że był głośnym człowiekiem, że był tak trochę w swoim świecie. Tak. A czy on się denerwował na ciebie, wnuczkę, że przeszkadza, że w ogóle krzyczał, zdarzało się cokolwiek? Nie, czy nie, zawsze nie, miał czas, nie. Czy... Na mnie żadni dziadkowie nie krzyczeli, rodzice też niewiele. Nie. Z tym czasem... Wiesz, no ja urodziłam się w latach 70., wtedy się trochę inaczej dzieci wychowywało, inaczej się dzieci traktowało. My byliśmy świadkami imprez, siedzieliśmy często dosyć długo z dziadkami, z rodzicami, dużo się działo, było właśnie dużo rozmów politycznych bardzo. Pamiętam potem zaangażowanie też moje, no jak my byliśmy, mój tata studiował, jest pianistą klasycznym, studiował podyplomowo w Manchesterze i pamiętam Wigilię Bożego Narodzenia, 81 rok.
tak jak Ci powiedziałam, nas został stan wojenny w Szwecji. Jechaliśmy na gwiazdkę i na początku grudnia zatrzymaliśmy się u brata mojej babci i jego żony z moją siostrą, która miała kilka tygodni, się urodziła w październiku, więc była tam dwumiesięcznym bobasem. I tam nas został stan wojenny i wróciliśmy jeszcze do Polski, jeszcze z tej Szwecji do Anglii na 2 lata. Tak? To też historia niesamowita. Mój ojciec rozmawiał ze swoją matką przez telefon i przerwało ich połączenie w nocy, bo właśnie się zaczął stan wojenny. My nie wiedzieliśmy, ale to się często wtedy zdarzało. I następnego dnia mój wujek poszedł po gazetę, no bo wtedy nie było internetu i komórek i tak dalej. I przeczytał, że jest stan wojenny w Polsce. I my wróciliśmy. I ja wycięłam domek z kartonu. I zrobiłam 2 flagi. I jedna to była flaga Polski, a druga to była flaga z napisem Solidarność. Gdzieś tam już umiałam wtedy pisać jakieś kulfony. Zawsze zrobiłam to sama z siebie. To pokazuje, ile się mówiło o tej Polsce, ile się mówiło o wolności, o takiej prawdziwej. A kiedy byliście za granicą, miałeś kontakt z dziadkiem? Czy pisaliście? Przyjechał raz. Przyjechał raz, odwiedził nas. No, były jakieś rozmowy telefoniczne raz na jakiś czas. Tak, no kontakt z Polską był cały czas, bo ja pamiętam te nocne rozmowy rodziców i przyjaciół, właśnie co się dzieje w Polsce i tak dalej, potem ten stan wojenny, to była trauma dla moich rodziców. Nie było wiadomo, co się będzie działo w ogóle, tak, czołgi, nagle zdjęcie czołgi na ulicach w Warszawie, naprawdę, no niewesoło. Ja byłam dzieckiem, więc pamiętam tylko tą atmosferę, ale oni to przeżywali dogłębnie. Więc tak, no, był cały czas kontakt z rodziną. No i ten powrót, zaraz jak tylko można było, to my wróciliśmy. Moja matka chodziła tutaj na manifestację, przychodziła na przykład z takim fioletowym wielkim siniakiem na całym udzie, bo armatką wodną dostała i tak dalej. Więc tam no, cały czas się coś działo i to, no, to córka właśnie powstańca. No właśnie chciałam, bo to jest córka powstańca. Trudno nie odnieść wrażenia, że to jest ta historia, która się kołem toczy, takiego zaangażowania społecznego, ale zaczęłyśmy akurat tę część rozmowy od tego pytania, czy dziadek nie krzyczał. Ty troszkę uciekłaś, że nikt na ciebie nie krzyczał, ale ja bym jeszcze wróciła do tej jego dziadkowości, bo tak jak babcie pieką ciasta, albo tam przytulają, dają czekoladę, opowiadają bajki, dziadkowie też mają, zabierają na jakieś spacery. Pamiętasz jakieś spacery z dziadkiem, jakieś takie twoje chwile z dziadkiem, czy w ogóle to się zdarzało, no bo jednak trochę byliście od siebie oddaleni. Tak, no więc to, co pamiętam z dziadkiem najbardziej, to było to, że właśnie mama mnie czasami oddawała do dziadków na jakieś weekendy, albo gdzieś właśnie wyjeżdżała z moją siostrą do Anglii na parę tygodni, to wtedy ja u dziadków też zostawałam i mieszkałam. I pamiętam tą taką ciepłą aurę, jaka od niego biła. Ale wiesz, i zawsze, że mogłam z nim jakby być w domu, ale on był naprawdę tak w swoim świecie właśnie, albo na tej maszynie, pamiętam ten stuk od tej maszyny do pisania, a ja się gdzieś tam w tle bawiłam i ważne było, żeby nie być. Dziadek też strasznie dużo czytał i historycznych książek i nie tylko. Rozmawiał przez ten telefon i cały czas gdzieś tam właśnie zaangażowany w tym swoim świecie tego przejęcia tym wszystkim, co się dzieje. Wiesz co, spacerów nie, no, mieli telewizor, co było dla mnie wielkim, wielkim czymś, bo my nie mieliśmy telewizora bardzo długo w ogóle. I tam mogłam sobie oglądać Teleranek i Sobótkę i te wszystkie programy. Dziadek na to pozwalał. Posiłki pamiętam, które babcia, ale dziadek strasznie szybko jadł. To pamiętam, że dziadek siadał do stołu i był dziadek przy stole chwilę, ale zjadał pierwszy i właśnie szedł znowu pisać coś na maszynie. Czemu? Ciągle miał coś do zrobienia? Dlatego znaczy on, wiesz, on cały czas coś albo pisał, znaczy wiesz, no był bardzo dobrym, ciepłym człowiekiem, ale mam wrażenie, że właśnie bardzo żyjącym w tym swoim świecie tych swoich spraw. I odpowiedzialności za nie. Tak. I to był taki. No i miał tego brydża, no ale to już było po godzinach, tam raz w tygodniu jakieś spotkanie. Więc jako takich, wiesz, spacerów nie, no ale sama ta obecność była jakaś taka jego, tak, że sobie z nim spędzałam ten czas w tym domu. Nie pamiętam, żeby się ze mną jakoś bawił szczególnie, ale był i miał w sobie takie ciepło, taką dobroć. Tak.
coś takiego kojącego w nim było. Spokoju. Tak? A pamiętasz rozmowę o powstaniu z nim? Czy to było tak, że on zaczął jakąś rozmowę, czy że ci chciał przybliżyć, że nie wiem, wziął jakąś książkę historyczną, czy on tobie jakoś przekazał w jakiś... Wydaje mi się, że byłam może troszeczkę za młoda jednak, tak? No bo on miał ja miałam 9 lat. Pamiętam tą właśnie tą łuskę z tego pocisku i to, że ja sobie tam siedziałam na kolanach u niego i tak się tym trochę bawiłam. Moja mama ma to samo wspomnienie, że jako dziewczynka, tak, i właśnie co to jest, no i dziadek mu właśnie wtedy mówił, że była wojna i że to jest taka pamiątka, takie wspomnienie. Mi się wydaje, wiesz, że to pokolenie chyba nie chciało też epatować tym i chcieli nas dzieci takim, wiesz co, wojną. Wydaje mi się, że wojną, no bo gdyby on zaczął więcej o tym mówić takiemu 8-7-letniemu dziecku, to no to co powiesz, że co, no chcieli mi zastrzelić, no i chybił ktoś i się tam, tak, no bo on był tylko ranny. Tak. Czyli masz wrażenie, że on nie chciał jakby tych informacji dostarczać, ale zwróciło moją uwagę to, co powiedziałaś o Niemcach, o porozumieniu polsko-niemieckim, pojednaniu polsko-niemieckim, że on też działał na te rzeczy, że to było dla niego ważne. To ciekawe, przecież sam był atakowany przez Niemców. No był, tak? Chwilę wcześniej. Tak? Pojawiało się zawsze właśnie to, że wojna była czymś najstraszniejszym, że człowiek stanął przeciwko człowiekowi, że po prostu mimo to on uważał, że żeby coś takiego się więcej nie powtórzyło, to trzeba o tym rozmawiać, o tej traumie, trzeba umieć spojrzeć sobie w oczy, trzeba to nazwać i trzeba o tym pamiętać, bo przecież on cały czas o tym, jakby to nie było jakby to, żeby to wymazać z pamięci, tylko żeby rozmawiać o tym, co zrobić, żeby coś takiego się nigdy nie powtórzyło, tak? Czyli to było takie bardzo pokojowe i ja też zawsze tak myślę o różnych sytuacjach, że rozmawiajmy ze sobą, możemy być po dwóch stronach barykady, ale prowadźmy dialog, tak? Nauczmy się rozmawiać. I on za tym był, za tym pojednaniem. Pamiętam, że te córki tych Niemców, już w moim dzieciństwie, mówimy o latach 80., przyjeżdżały do Polski i to już moja mama, no dziadek był już starszy, oni zabierali te dziewczyny do Oświęcimia. Mhm. Te dziewczyny nie mogły do siebie dojść przez 2-3 dni. Dostawały spazmów, dostawały... Tak, mama z nimi jeździła, tak? Tak, i one nie wiedziały, znaczy one coś wiedziały, ale ta historia, wiadomo, była bardzo tak lajtowo, teraz by się powiedziało, przedstawiana. Coś tam słyszały, ale... I to też było przecież nie po to, żeby te dziewczyny tym obciążać, tak? Ale żeby one znały historię, żeby one wiedziały, tak, że... Tak to wyglądało, to są te komory gazowe, tu byli ludzie. Te dziewczyny, moja mama musiała chodzić do apteki po jakąś walerianę, tam w ogóle jakieś środki uspokajające, bo one dostawały spazmów, one siedziały w samochodzie i się trzęsły, nie mogły dojść do siebie. To było kilkadziesiąt lat po wojnie, tak? To o czym mówię, ta historia. I to już były no, dziewczyny wtedy takie licealistki. Tak? A myślisz, że dlaczego dla dziadka to było ważne? Dlaczego on się zaangażował w to polsko-niemieckie pojednanie? Bo to jest pewne wyjście trochę z siebie, można w takim prostym, wiesz, skojarzeniu powiedzieć. No, był atakowany, tak, żył pod okupacją niemiecką, a teraz stara się tak, stracił członków most, rodziny, stracił przyjaciół, stracił tak, masę ranny, ludzi. Tak, no właśnie po to, żeby dojść do porozumienia z tymi ludźmi, którzy są naszymi sąsiadami. Chodzi o to, żeby to wyjaśnić i żeby to się nie powtórzyło. Znaczy, na tej zasadzie tak samo ta płyta Umiera Piękno. Ja śpiewałam program w Berlinie dla Niemców. Tak? Te wiersze były przetłumaczone na niemiecki. Ja śpiewałam po polsku, a koncert prowadziłam po angielsku. Ludzie po tym koncercie po prostu w ciszy wyszli. Nigdy takiego koncertu nie miałam. Oklaski między utworami były... prawie nie było. Niemiecki aktor czytał Mirona Białoszewskiego fragmenty Pamiętników z Powstania Warszawskiego. I po co taki koncert zagrałam w Berlinie? Też po co, żeby uczcić pamięć, ale żeby się z tymi Niemcami skonfrontować, tak? Żebyśmy siebie zobaczyli dziesiątki lat później, żebyśmy nie zamiatali pod dywan historii, tak? Żebyśmy potrafili o tym mówić, ale bez agresji, bez tego, co nawet teraz jest, tak, że Niemiec
że Niemcy, prawda, są straszni. No tak, byli straszni Niemcy, tak, no ale byli straszni Polacy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak strasznie nie lubię takiego czarno-białego podziału, tak. I no, żyjemy teraz w takim czasie takiego podziału i to jest zupełnie niepotrzebne, tak. Czy powstanie warszawskie? Powstanie warszawskie powinno być apolityczne, tak. To jest po prostu wydarzenie powinno to być ponad. Ponad tymi podziałami. Ponad wszystkimi mówisz. Podziałami. Mhm. Czy jest taka władza, czy inna. Zostawmy to po prostu. To jest coś, co nie może nas podzielić, tak? Chociażby to wspomnienie tych ludzi dla ich szanowania i godności po prostu nie możemy takich rzeczy robić. Żadna ze stron, tak? No i to trochę jest o moim dziadku, że tak, no prawie go zabił Niemiec, zabił mu Niemiec wiele osób z bliskich, z rodziny, ale on potem wyszedł z tego więzienia i z tymi Niemcami siedział przy stole, no. Jak jesteś teraz, Agą Zarion, z tą swoją świadomością i doświadczeniem i mogłabyś porozmawiać z dziadkiem, którego dosyć wcześnie straciłaś, no bo jednak 9 lat coś pamiętasz, tak. No ale nie miałaś okazji jako nastoletnia dziewczyna, jako dorosła osoba z nim pogadać na innym poziomie, o czym byś z nim porozmawiała, o co byś go zapytała? To teraz, gdyby on żył, no to już by w ogóle miał tam ponad 100 lat, tak? Ale jak byłam w liceum, to na pewno bym chciała o wiele więcej szczegółów z niego wydobyć. Chciałabym, żeby mi opowiedział o tym, jak się czuł, jakie emocje przeżywał, tak? Mniej o frontach i gdzie może nie. Chciałabym na pewno, żeby mnie przeprowadził, bo jak jestem na tym Czerniakowie, gdzie on walczył przez tych kilka dni, to często się zastanawiam, bo tam zresztą jest taki kamień, jest taki pomnik tego batalionu, jego okryska. Zastanawiałabym, pewnie bym go poprosiła o taki spacer po Warszawie, żeby mi trochę poopowiedział, gdzie, co, jak. No, żeby mi przedstawił taką właśnie swoją osobistą historię tego powstania, nie książkową, no bo to wszyscy możemy przeczytać, tak? I w ogóle mnie to jakoś tak zawsze mnie interesowało. No, na pewno zabrakło tego czasu, żeby rozmawiać i myślę, że dziadek byłby, zresztą zawsze staram się być 1 sierpnia, tak ustawiać wakacje, teraz jak mam dzieci, też mimo wszystko na ogół 1 sierpnia jestem w Warszawie, staram się być o tej godzinie W tutaj, staram się trafić albo na Powązki, albo na cmentarz ewangelicko-reformowany, gdzie jest moja babcia pochowana, dziewczyna Zaka, a dziadek na Powązkach. Po śmierci profesora Bartoszewskiego też byłam u niego, na jego grobie. Staram się też chłopcom powoli, oni mają 6 i 9 lat właśnie. Jaś ma dokładnie tyle lat, ile miałam, kiedy umarł mój dziadek, powstaniec. Troszeczkę już o tym powstaniu rozmawiamy. Trochę już im powoli sprzedaję te historie, czytając jakieś książki dla dzieci na ich poziomie. Ale nie chcę epatować właśnie tą wojenką, tak? Czy właśnie tak tymi biednymi dzieciakami, które w powstaniu brały udział, tylko bardziej no, wspominać nie tylko moich dziadków, bo ta płyta oczywiście dedykowałam ją moim dziadkom. Michał Tokaj, twórca muzyki, też dedykował swoim dziadkom powstańcom, ale to jest wspomnienie po prostu tego czasu i wszystkich, którzy tutaj w tym powstaniu brali udział. I tak się staram moim dzieciakom troszeczkę już też o tym powstaniu opowiadać, żeby oni też wiedzieli, co to jest, tak? Żeby nie było tak jak teraz, że widzi się ludzi, którzy mają Polskę walczącą, prawda, i jakieś tam tatuaże i są takimi patriotami, ale tak naprawdę nie wiedzą nawet, w którym roku było powstanie warszawskie. No, to jest troszeczkę jest to przerażające, że to wyszło z takiej popkultury i w tej chwili jest traktowane jak, wiesz, jak guma balonowa i po prostu szaliczki, kubeczki, a jakby porozmawiać coś na ten temat z tymi ludźmi, to często wiedzy brak. Nie wiadomo, w którym roku wiedzy było brak. Nawet powstanie. Może w czasie pierwszej wojny było światowej albo drugiej, ale Polska dla Polaków. A gdybyśmy przymknęły oczy i przeniosły się do twojego mieszkania i otworzyły je w mieszkaniu, to czy są tam jakieś rzeczy, albo zdjęcia, albo pamiątki po dziadku? Masz coś jeszcze? Rakietę do tenisa mam dziadka, taką drewnianą z popękanym naciągiem, bo mój dziadek grał w tenisa, a ja byłam tenisistką przez 4 lata i byłam mistrzynią Warszawy. Jak miałam 14 lat, dawne zamierzchłe dzieje. Tak, mam rakietę po dziadku i to jest jedyna rzecz, którą mam po dziadku. Mam jego bardzo fajne zdjęcie, jeszcze z takiego starego, starego Polaroida. Jak właśnie gdzieś wysiada z pociągu, nie wiem skąd wraca albo gdzie jedzie. No dziadek Jaś gdzieś tam jest obecny, ale nie mam zbyt wielu. On w ogóle to było takie pokolenie, które nie gromadziło.
bardzo skromnie żyli, niewiele mieli. Dziadek mimo tego wykształcenia po wojnie wyszedł z tego, wiesz, z tego więzienia. Nie mógł pracy nigdzie znaleźć długo. To była taka metoda na tych ludzi. Tak, on nawet w jakiejś fabryce szczotek pracował. Mhm. Ciężko bardzo mu było. Oni, no nigdy nie było jakichś zbytków i skromnie sobie żyli. Ale tą rakietę mam po dziadku. A dziadek załapał się na twoje granie w tenisa? Czy jak miałaś 9 lat, to jeszcze nie grałaś? Zaczęłam jak miałam 10. Więc nie, ale wiesz, to jest też dzięki dziadkowi. Wiesz, pierwszy raz o tym tak pomyślałam dzisiaj, bo grała moja mama, jego córka. No i grał też dziadek. No to była taka towarzyska po prostu gra. Mieliśmy kort przed blokiem, a mieszkaliśmy wszyscy na jednym osiedlu. Właśnie ten dziadek powstaniec, też dziadkowie drudzy, czyli ojca rodzice i my wszyscy na takim osiedlu, na Etiudy Rewolucyjnej tutaj niedaleko. I tam wśród tych bloków obskurnych, takich wiesz, z lat 70. był kort tenisowy, więc to było bardzo ekskluzywne. I tam grali wszyscy z osiedla w tenisa, no i dziadek też. Doskonałe, kort tenisowy na osiedlu. Tak. To jeszcze dwie rzeczy. Jesteś dumna z dziadka? Masz taką dumę w sobie? Tak, jestem dumna z jego postawy, jestem dumna z tego, że był tak dzielnym człowiekiem i że się nigdy nie ugiął. Jego w tym stalinowskim więzieniu próbowali złamać, żeby się przyznał do kolaboracji z Niemcami, a on tego nie robił. To pokazywali mu przez wizjer jakąś staruszkę zawiniętą w jakąś chustę, mówi, że to jest jego matka, żeby tam coś podpisał, że to jest twoja matka i tak dalej. Też no, był tam jakoś, zdaje się, że bity, no coś tam, generalnie była ogromna presja, było, on najpierw miał być 14 lat w tym więzieniu, został 14 lat, wyszedł po 4. Potwornie ciężki czas i ostra presja, nigdy się jej nie poddał, naprawdę ci ludzie nie wiedzieli, czy wyjdą z tego więzienia, tak, to były te najgorsze, te stalinowskie. Jaki twardy człowiek. No? Tak, ale miał na przykład jakieś takie miłe jedno wydarzenie, gdyż nagle był remont tego więzienia Rakowieckiej, to był czas Bożego Narodzenia i się tam coś, te cele musieli zmieniać i tak dalej i wrzucili profesora Bartoszewskiego dziadkowi do celi i spędzili razem jedne święta, bo na parę dni, bo się pomylili, znaczy jakby tam nie, no i mieli parę razy dni razem. Tak, ojej, to była ogromna przyjaźń do końca. Tak, i z żoną pana Bartoszewskiego, babcia moja i tak, no to byli, już sobie wyobrażam, tego w ogóle nie pamiętam, ale sobie wyobrażam, jak oni dwaj się spotkali, to myślę, że... Dużo się działo. Rozmową nie było końca, tak, i tak, bardzo, bardzo. Zresztą profesora Bartoszewskiego poznałam, śpiewałam na jego urodzinach, zdaje się, że 90., wydaje mi się. Miałam okazję go też na jakiś koncert zaprosić i podpisywał mu jakieś swoje książki. I on wiedział, że jestem wnuczką Jana Zarańskiego. To było dla mnie takie bardzo miłe, że no właśnie jakieś takie połączenie. Taki trochę przyszywany dziadek, tak. Robił się z profesora Bartoszewskiego. Tak. A czy jesteś Agą Zarian od Jana Zarańskiego? Trudno tak. Tego nie skojarzyć. Tak. No, Zarański Jan Zarański, Zar Jan, Zarański Jan. Ta płyta Umiera Piękno mnie też tak do dziadka przyciągnęła ponownie po latach. Tak było, tak? Że wróciłaś? Tak, ja to poczułam bardzo, bo 2007 rok, my to nagraliśmy ten album wtedy z Michałem Tokajem i wtedy też Warszawa zaczęła być mi taka bardziej bliska. Ja w ogóle z wiekiem też, ja myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, że z wiekiem stajemy się tacy sentymentalni coraz bardziej, że ta Warszawa się staje taka nasza i kiedyś się tylko mówiła, brzydka ta Warszawa, a się człowiek nie zastanawiał w sumie, dlaczego taka brzydka, a potem się jakby kocha tę Warszawę i ja wtedy mieszkałam na Żoliborzu, tam wybuchło powstanie kilka godzin wcześniej niż miało. No, ogromny sentyment, nagrałam też piosenkę Żoliborz na tym albumie w związku z tym. I myślałam o moim dziadku i myślałam w ogóle o tych wszystkich ludziach, którzy tutaj byli. I muszę powiedzieć, że śpiewanie tutaj na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego dla tych kilku pokoleń i dla kombatantów, nie było moich dziadków już wśród nich, ale kombatanci, ich dzieci, ich wnukowie,
Tam były ze 4 pokolenia, bo tam jakieś malutkie dzieci też się na trawie bawiły. No rzadko mam taką sytuację, że po prostu wyszłam, na szczęście miałam bardzo długą sukienkę i spojrzałam, to była premiera tego albumu, spojrzałam na pierwsze rzędy, zobaczyłam twarze tych uczestników tych wydarzeń i spojrzałam na Michała, który miał zagrać pierwszy akord i czułam po prostu, że drżą mi kolana z przejęcia. Widziałam, że Michałowi drży ręka nad klawiaturą. No i to były takie naprawdę chyba jedne z silniejszych moich emocji do dzisiaj. A śpiewałaś w różnych miejscach na świecie. Tak, bo to nie były po prostu, nie było po prostu śpiewanie piosenek, tak? Tylko to był taki mój ukłon dla tych wszystkich osób i takie właśnie wspomnienie tych wszystkich dusz, które gdzieś tam krążyły nad nami i ta energia była mocna. To ja Ci dziękuję, że zgodziłaś się do tego świata znowu zapukać i życzę Ci, żebyś rozegrała jakiś wygrany mecz tą rakietą dziadka. Dzięki. Żeby ona to mecz wytrzymała, ale dziadek taki twardy, więc i z rakietą się pewnie uda. Dziękuję Ci. Kwintesencja Korzeni Pamięci, bo jak mówiłaś o tym koncercie, że na nim były różne pokolenia, tak jest również w Korzeniach, że łączymy pokolenie powstańców z Wami, z potomkami, patrzymy na nich z tej strony. Dziękuję, że pokazałaś stronę swojego dziadka. Dziękuję. Agozarian Zarański. A ja ci bardzo dziękuję, że robicie ten cykl i że dzięki właśnie takim nagraniom to wszystko zostaje dla tych kolejnych pokoleń, chociażby takich małych Jasiów jak mój syn. Tak będzie. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.